Nie, bardzo cenna pamiątka. Dlatego, jako że umarła, mam ochotę oddać jej należytą cześć. O kurde, podtrzymałem się. Tak wygląda od środka. Jakże wiecie, że ma to dla mnie wartość sentymentalną. Kurwa. Będę ostrożny i nie będę tego łóżka dał przez przypadek. Ojej się. Kurczę. Jak widzicie, ma to też możliwość nowoczesnych laptopów. Może służyć jako tablet. Widzicie? Profesjonalnie stoi. I można oglądać na nim różnorakie filmy. Niestety ma już swoje lata i nie posłużył mi. No zepsuł się niestety. Wiecie, był to laptop z górnej półki. No i bardzo szkoda mi go teraz pochowywać. Jest to bardzo przykre. Tylko, że nie działa. No i... No wiecie... To naprawdę... Naprawdę szkoda. Max, oddaj temu laptopowi należytą cześć. Spoko. Jak widzicie, laptop jest niezniszczalny. Nie da się praktycznie go uszkodzić. Czuję się, jakbym walił w metal. Jest to po prostu niezniszczalny sprzęt. Niezwykłe. Nadal połączone, kurwa. Widzicie, to jest, nigdy się nie rozpadnie. Kurwa mać. O kurde. Myślę, że oddaliśmy należytą cześć laptopowi. Dlatego jeszcze postawimy znicz. Na jego cześć. Myślę, że zrobiliśmy naszemu laptopowi piękny grób. I widzicie, piękny krzyż został tutaj zagospodarowany przez nas. Max zachowa sobie pamiątkę jedną. No może jednak nie zachowa. I tak wyglądało pochowanie pięknego, niezniszczalnego, pamiątkowego grobu.